Cześć, witam wszystkich, moi drodzy fani Gramani oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w komiksowej odsłonie tego kanału. Dzisiaj będziemy się zajmować takim dość niecodziennym tematem, którym w sumie wskoczył mi dosłownie na tapetę w ostatnim momencie, ze względu na to, że wydarzyła się rzecz dość nieoczekiwana. Tą rzeczą było rozpoczęcie przez wydawnictwo Hachette całej kolekcji komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy. Ale zapytacie, co jest w tym takiego ciekawego, ponieważ nie jest to absolutnie pierwsza kolekcja, która pojawia się w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o świat DC, ponieważ akurat tego świata będzie dotyczyć ta kolekcja. Co takiego się zatem wydarzyło, że akurat stwierdziłam, że zrobię o tym filmik, bo według mnie to jest bardzo ciekawe ogólnie wydarzenie i ciekawa rzecz, która nastąpiła na naszym rynku. Jak się okazało, kolekcja, która zadebiutowała 24 marca, wypuszczona została nie w całej Polsce, a tylko i wyłącznie w trzech miastach, czyli w Rzeszowie, Bydgoszczy i w Lublinie. Jest to według mnie bardzo, bardzo dziwny wybór miast przede wszystkim, ponieważ pomimo tego, że ja akurat właśnie w tym momencie przebywam w Rzeszowie i z reguły bywam w tych okolicach właśnie rzeszowskich, to nie jest to jednak takie centrum komiksowe. Na pewno przynajmniej ja bym go tak nie uhonorowała. I mówię to z absolutną sympatią do Rzeszowa i nie będę się wypowiadać na temat pozostałych miast. Niemniej jednak Rzeszów nie jest takim miastem, w którym mamy jakieś wielkie sklepy komiksowe. Nie wiem, są tu jakieś kafejki komiksowe. Bardziej spodziewałam się takiej kolekcji w miastach pokroju Kraków, Warszawa, gdzie faktycznie ta kultura komiksowa jest już dość mocno rozwinięta. Natomiast tak się okazało, że akurat to u nas ukazały się te komiksy. Co jest jeszcze ciekawsze, ja nie kupiłam tego komiksu w Rzeszowie. Ja go kupiłam w Dębicy, jak się okazuje. Byłam przypadkiem urodziny i weszłam sobie do kiosku, absolutnie, totalnie nierandomowego kiosku, spojrzeć, czy przypadkiem może akurat ten kolekcja jest, ponieważ w Rzeszowie jej absolutnie nie znalazłam, żeby było śmiesznie. Znalazłam go w randomowym, całkowicie przypadkowym kiosku w Dębicy. Od razu zaznaczę, że nie jest to absolutnie w żaden sposób filmik sponsorowany, ani w ogóle promowany. Ja po prostu sobie kupiłam ten komiks i przy okazji tego dość niecodziennego ruchu stwierdziłam, że zrobię krótką recenzję i właśnie zapytam was, co myślicie w ogóle o takim ruchu i w ogóle o tej kolekcji, bo według mnie to jest dość ciekawy w ogóle temat, ponieważ jest to kolejna kolekcja komiksów z DC, nie pierwsza w Polsce i z tego co widziałam, na razie nie ma całej listy komiksów, ma być ich ponoć 100 numerów, więc jest to naprawdę spora, spora kolekcja. Niemniej jednak część tych komiksów będzie się zdecydowanie powtarzać, bo mamy już ujawnione pierwsze komiksy, które pojawią się ogólnie w tej kolekcji. Pierwsze mniej więcej 5 komiksów. Z tego co wiem, zauważyłam, Harley jest powtórką. Po raz kolejny będzie ukazywać się w Polsce, ponieważ wcześniej wydało ją, z tego co pamiętam, Egmont, a teraz będzie to właśnie przy okazji wydania Hachette. I tutaj już pozwoliłam sobie wyjąć komiks i przeczytać, ponieważ pierwszy tom to jest Batman, Gotham i ja. Akurat ja nie kolekcjonowałam wcześniej żadnej kolekcji DC komiksów. Planowałam, wiecie, chciałam kupować, ale zawsze jakoś brakowało mi tej wytrwałości w kolekcjonowaniu tych komiksów. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jeżeli ja mam wybierać jakieś uniwersa, to jestem akurat bardziej team DC. Prawie widzę oczami wyobraźni, jak połowa widzów tego kanału właśnie klika przestań subskrybować. No, tak już jest. Akurat jestem team DC. Wolę DC, uwielbiam Batmana, uwielbiam Harley, uwielbiam ten mrok, który akurat towarzyszy DC. Marvel jak najbardziej szanuję i lubię, ale jeżeli miałabym wybierać, to podejrzewam, że właśnie zdecydowałabym się bardziej na kolekcję DC, co też zrobiłam, niż bardziej na kolekcję Marvela. Szybciutko pokażę wam, jak wygląda ogólnie wydanie tego komiksu Batman, Gotham i ja. Bardzo ciekawa według mnie szata graficzna, ponieważ jest to biała szata graficzna, a nie bardziej czarna, czego spodziewałabym się jednak po DC, z niebieskimi dodatkami, oprawami. Obrazek postaci z okładki jest lekko laminowany, przez co się akurat świeci. Z tyłu mamy krótki opis autorów i samej zawartości. Tego nie widać w momencie, kiedy kupujecie akurat właśnie to wydanie, ponieważ komiks jest przylepiony do tego tutaj oto kartonika standardowego dla takich kolekcji. Natomiast z tyłu takiego kartonika macie właśnie opisane, jakie komiksy możecie spotkać w kolejnych numerach. Nie ma tu absolutnie już wszystkich tych komiksów, niemniej jednak jest wspomniane, jaki będzie drugi i będzie to właśnie Harley Quinn, Gorączka w mieście. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy tom, kosztuje on 14,90
co jest bardzo niską ceną według mnie akurat za ten komiks i myślę, że choćby nawet dla tego komiksu warto się skusić, jeżeli nie przeszkadza wam jednak odrębna pewnie od reszty waszej kolekcji szata graficzna. Natomiast kolejny komiks Harley Quinn Gorączka w mieście ma kosztować 30 zł, natomiast już kolejne zeszyty w regularnej cenie to będzie 39,90, czyli prawie 40 zł. W tej cenie będziecie otrzymywać plakat, który zaraz sobie rozpakujemy, bo ja jeszcze tego nie zrobiłam, żeby specjalnie to zrobić z wami. I właśnie ten oto komiks. I to jest ciekawa historia według mnie, ponieważ ze względu na to, że ta kolekcja nagle z jakiegoś powodu została właśnie tak zlimitowana, z tego co wiem, to jest rzut testowy, czy on się w ogóle, że tak powiem, sprzeda, ale jeżeli to ma być rzut testowy i rzut testowy został wrzucony w trzech miastach, które jednak, tak jak wcześniej wspomniałam, nie są największym zagłębiem fanów komiksów, to podejrzewam, że ta kolekcja może mieć naprawdę, naprawdę ciężki start, bo będzie go ciężko znaleźć. Ja w Rzeszowie szukając jej nie znalazłam. Natomiast znalazłam ją w zupełnie innym mieście, więc wydaje mi się, że to jest bardzo nietrafiony rzut testowy. I właśnie dlatego zrobiłam ten materiał, bo jestem bardzo ciekawa, co w ogóle myślicie o tym ruchu, bo według mnie to jest bardzo, bardzo nieudany ruch ze strony Hachette. Rzucić kolekcję testową, zobaczyć, czy się sprzeda w tylko i wyłącznie trzech miastach i oczekiwać, że faktycznie się sprzeda. Podejrzewam, że jest to coś na kształt, chcemy przekonać kilka osób, żeby zamówiły prenumeratę, a potem po prostu przestaniemy wydawać. Nie mam pojęcia, jaki tajemniczy zamysł stał za tym, ale według mnie był to zamysł bardzo dziwny. Ale wróćmy trochę do tego komiksu, ponieważ to, co mnie najbardziej bawi chyba w całej sytuacji, ze względu na to, że ten komiks z jakiegoś powodu nagle został aż tak limitowany, ja sobie nie zdawałam sprawy, kupując akurat w Dębicy ten jeden numer. Komórka niegrzecznie się odezwała, wybaczcie. I zgubiłam wątek. Kupując ten jeden tom w Dębicy, nie wiedziałam tak naprawdę co czy nie, po prostu sobie kupiłam, bo Batman za 14,90, why not? Poczytam sobie. Natomiast okazało się później, jak wróciłam do domu i sprawdziłam na wszelkiego rodzaju Allegro, OLX i innych tego typu serwisach, nagle się okazuje, że ludzie sprzedają ten komiks za 100-150 zł, ponieważ jest on nagle magicznie limitowany. I nie żeby coś, rozumiem ludzi, którzy decydują się akurat na takie kroki, być może potrzebują w jakiś sposób pieniędzy i jest to w jakiś sposób, nie wiem, sposób na zarobek, ale z drugiej strony według mnie to nie jest sposób na zarobek, ponieważ każda osoba, która jest zainteresowana, że może po prostu zamówić zwyczajnie prenumeratę i wciąż będzie mieć ten tom za 14,90. Nie wiem, nie wypowiadam się, ale niemniej jednak jest to sytuacja naprawdę zabawna według mnie. Natomiast ja zakupu samego komiksu absolutnie nie żałuję, ponieważ nie miałam do tej pory tego tomu. Trochę ciekawi mnie ten tutaj spis treści, który jest na początku. On z jednej strony rozumiem dlaczego jest, ale z drugiej strony nadaje temu komiksowi trochę taki książkowy wymiar. Nie potrafię się do tego ustosunkować. Na początku mamy króciutki wstęp, który nas zapoznaje z postaciami, z osobami, które wzięły udział w tworzeniu tego komiksu, co jest według mnie bardzo fajne, bo ja bardzo lubię wiedzieć takie rzeczy, choć ja bym przeniosła wszystkie te opisy tak naprawdę na koniec, żeby nie było. Na końcu też są opisy, jak najbardziej, ponieważ na końcu mamy również rozbudowany artykuł na temat całej serii Odrodzenie, która w jakiś sposób przebudowała w ogóle całego Batmana. Ale jeśli mówimy już o samym komiksie, to przyznaję, że jestem absolutnie pod wrażeniem zarówno strony scenariusza, jak i samej fabuły i wyglądu komiksu, ponieważ scenariusz jest naprawdę bardzo dobry, interesujący, ciekawie zbudowany, kadry są świetnie rozrysowane, to wszystko ma taki bardzo, bardzo filmowy wymiar, zresztą wiadomo, no tutaj wziął udział Scott Snyder, więc w jaki sposób jest to zrozumiałe i na pewno za te 14,90 jest to zakup bardzo dobry. Sama przygoda zaczyna się naprawdę, naprawdę filmowo od ocalenia samolotu z upadku, więc wiecie, akcja od pierwszego momentu zgodnie z zasadą Hitchcocka, jeżeli już zacząć od czegoś, od wybuchu i tak właśnie zaczyna się ten komiks od zamachów, całej serii zamachów w Gotham. Nie żeby to było coś dziwnego, ale pojawia się nie tylko i wyłącznie sam Batman, ale właśnie Gotham i Gotham Girl, którzy są głównymi bohaterami tego komiksu. Komiks w moim odczuciu bardzo dobry, opowiadający o tym, jak
cierpienie i strach potrafi wpłynąć na życie ludzkie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Bardzo interesujący temat podjęty ogólnie w samym komiksie. Na końcu mamy takie trzy króciutkie historyjki już narysowane przez innych rysowników oraz takie króciutkie opowieści zarówno o Batmanie, jak i Harley, mające momentami wydźwięk bardzo żartobliwy. Mnie szczególnie przypadła do gustu Grzeczna Psinka, absolutnie urocza historia o Alfredzie i o tym, jak Alfred dba o naszego Bruce'a Wayne'a. Niemniej jednak, ponieważ jest to taki bardziej materiał trochę dyskusyjny, tak myślę, to nie będę tutaj się bardzo skupiać na samym komiksie. Jak najbardziej polecam, za 14,90 w 100%. Jeżeli lubicie mroczne, gotyckie historie, w których jest naprawdę niewiele tekstu, ponieważ akurat ten komiks cechuje się tym, że ma świetne kadry, świetne rysowanie, ale bardzo mało tekstu, więc bardzo szybko przelecicie przez ten komiks. Niemniej jednak ten mała ilość tekstu jest specjalnie tak ustanowiona, ponieważ chodzi właśnie o opowiadanie historii w ten sposób bardziej filmowo niż przegadując cały komiks, a Batman zbyt rozgadaną postacią nigdy nie był, więc akurat mnie osobiście to odpowiada i świetnie odpowiada ogólnie Batmanowi i Bruce'owi Wayne'owi. Przyjrzyjmy się jeszcze temu tutaj dodatkowi, który znajduje się w tym zestawie. Wewnątrz znajduje się taka króciutka karteczka, w której możecie po prostu zamówić całą prenumeratę, jeżeli jesteście zdeterminowani zbierać akurat tą kolekcję. Standardowo gadżety dla kolekcjonerów, chociaż przyznaję się, że te gadżety jakoś tak nie robią na mnie niesamowitego wrażenia. Mamy tutaj kubek zmieniający się pod wpływem ciepła, metalowa okładka i podpórki do książek w postaci Batmana i Jokera, a także brelok, otwieracz do butelek. Okej. Ja powiem tak, kiedyś bardziej robiło to na mnie wrażenie, wiecie, kiedy nie było tej dostępności do rzeczy, to kiedy zobaczyłeś, że w takiej prenumeracie jest choćby nawet brelok w postaci Batmana, tego Batmobilu czy innego gadżetu, to byłeś absolutnie pod wrażeniem i już byłeś gotowy zdobyć całą tą prenumeratę tylko i wyłącznie dla tych gadżetów. Natomiast w obecnych czasach, kiedy szczerze mówiąc mnóstwo takich rzeczy można sobie zamówić dowolnie, z dowolną grafiką, z ulubioną postacią, to już nie robi takiego wrażenia, no, powiedzmy sobie szczerze. Plakat ma taką formę rozkładaną, więc będzie widać linię. Jest tu coś do poczytania na temat ogólnie całej kolekcji, jest pierwszych 5 tytułów, więc może wam przybliżę, może wam to pomoże zdecydować. Pierwszy jest oczywiście Batman Gotham to ja, drugi jest Harley Quinn Gorączka w mieście, trzeci to Dla człowieka, który ma wszystko i inne opowieści o Supermanie. Czwarta będzie Wonder Woman, Orędowniczka i Batman, co się stało z krzyżowcem w Pelerynie, bardzo trudne słowo. Tak więc pierwszych 5 tomów mamy już ujawnionych. A tak wygląda plakat. Wow. No spory jest, no. Plakat jest naprawdę, naprawdę duży. I ładnie pachnie farbą drukarską. Oczywiście muszę niuchać. Bardzo fajna taka forma akwarelowa akurat tej grafiki, taka bardziej trochę współcześniona według mnie. Ciekawy, fajny gadżet, akurat nawet fajniejszy niż te otwieracze do puszek, które zapewnili w prenumeracie. I niestety to już koniec, więcej dodatków nie ma. Komiks, plakat, 14,90, zarąbiste. Czy 40 to jest dobra cena? Dla kogoś, kto nie zbierał wcześniej DC i dla kogoś, kto nie zbierał w ogóle żadnych z tych kolekcji, myślę, że tak. Natomiast jeżeli już zbieraliście, to faktycznie może być to nieco rozczarowujące. Niemniej jednak właśnie interesuje mnie wasza opinia, co myślicie o tej kolekcji, kolejnej kolekcji od Hachette i innych wydawnictw, bo wiem, że nie tylko Hachette to wydaje. Jaka jest wasza opinia w ogóle na temat właśnie limitowanej wersji wydania tego rzutu takiego testowego, który nie rozumiem dlaczego akurat w tej formie? Czy byliście tym miastem szczęściarzem, który znalazł ten komiks w swoim kiosku, czy po prostu poszliście któregoś dnia i zobaczyliście go tam, czy być może tak naprawdę te trzy miasta to nie jest prawda, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ja nie znalazłam tego we wskazanym mieście. Ja wiem, że Rzeszów jest blisko Dębicy, ale wciąż. I tak wiem, że to był dzisiaj nieco dziwny materiał, ale nie mogłam się powstrzymać przed nakręceniem go. Mam nadzieję, że wam się podobało
Jeżeli Wam się podoba oczywiście, to lajki, suby, udostępnienia, dzwoneczki, wszystko mile widziane. I do zobaczenia w kolejnym odcinku o komiksach albo o grach, na przykład jeżeli lubicie gry, w niedzielę. I przeczytajcie dzisiaj sobie coś fajnego. Cześć!